Siema, z tej strony Dominik. Dawno nie miałem przyjemności dla was nagrywać z użyciem mikrofonu. Nie słyszeliście mojego głosu. To też dla mnie jest takie coś dziwnego, bo też dawno nie mogłem usiąść przed komputerem, wziąć mikrofonu i nagrywać poradnika na przykład dla was, którego właśnie dziś mam przyjemność nagrać. Obiecałem go już 2 lata temu, tak. Teraz jakoś będzie 2 lata mijało, jak dodałem filmik, gdzie pokazałem animację wchodzenia, którą obiecałem, że tam na jakiś dany próg, który osiągniecie, ja wam ją udostępnię, pokażę jak dodać. No i dawno temu to już było. Też zwlekałem z tym nagraniem, aż w końcu przy taki dzień, właśnie to jest teraz ten dzień, gdzie stwierdziłem, że no muszę to w końcu nagrać i będę miał to święty spokój, będę miał to z głowy. Jak na monitorce widzieliście, jest Kazik, który siada do 914 fin, tak jak teraz widzicie to zdjęcie. No to jest zrobione tylko taka prowizorka pod miniaturkę, by było wiadomo, że to chodzi o animację wchodzenia, czyli że otwieramy sobie drzwi, wchodzimy, jest dźwięk animacji, siadamy i w traktorze siedzimy. Kazik jest ciut naje, dlatego też taki jest wygimnastykowany, wiadomo, stary dziadek nie może się dobrze wyprostować, to i też tak widać, tak? Ale to też nie o to chodzi. Niestety muszę was poinformować, że to jest ostatni odcinek na tym kanale, tak, niestety. To jest ostatni odcinek, dlatego że zmieniam jednostkę, PC, PC, PC-ta. Przerzuciłem się teraz na Acera Predatora Helios A700. Jest to potężna bestia, 17-calowy laptop z pierwszą na świecie wysuwaną klawiaturą. Dodam tu kilka zdjęć, jak on wygląda. Także, no jak widzieliście, no, aktywność na kanale spadła niesamowicie. Przez te 1,5 roku, 2 lata naprawdę nic się nie działo. Mam nadzieję, że teraz na jesieni, w zimę, no na wiosnę, w przyszłym roku dopiero to się ruszy. Mam dużo też filmików na dysku do montowania gotowych już, z budowy, z garażu, jakichś poradników, coś z informatyką, ale kompletnie nie mam czasu, by to składać. Śmieszna taka sytuacja, stwierdziłem, że skoro ten komputer będę szykował już dla klienta, bo go sprzedaję, to przydałoby się nagrać ten poradnik, który wam obiecałem, bo skoro mam usunąć wszystkie te dane i później na laptopie instalować, wszystko pokazywać, no to wolę teraz nagrać i musicie zrozumieć moją przerwę. Wybaczcie to, ale też będę się tutaj posiłkował paczką Ursusów, którą kiedyś widzieliście na kanale i ona dalej tam jest, możecie sobie zobaczyć. Ta, co ma dużo konfiguracji, jest naprawdę bogato wyposażona w animacje, w konfiguracje, w ulepszenia, w dodatki. Będę się na tym skupiał i to animację pokażę wam, jak dodać do... Dziś będzie to Massey Ferguson 255 mojego autorstwa, którego wydałem w 20 chyba roku w grudniu, może? Nie, w 19 roku. W 20 roku to ja wydawałem Bizona przed wypadkiem. Właśnie wypadek. Dużo ludzi też nie wie o tym, którzy oglądają, ale też miałem wypadek i miałem 2 operacje. I to też właśnie skłoniło mnie do tej przerwy, bo wtedy no niestety nie miałem jak poruszać się, pracować, ale to i tak nie zmieniło nic w moim życiu, bo to, co miałem zamiar osiągnąć, dalej osiągam. Ale to na osobny odcinek, mam też zamiar nagrać osobny odcinek, jak zmieniło się moje życie po 2 operacjach, po ciężkim wypadku i co osiągnąłem od tamtej pory. Także jeśli ktoś śledzi mnie na Facebooku, no to już zapewne widział niejedną rzecz, ale więcej takich rzeczy przekażę wam na specjalnie do tego odcinku, który też mam zamiar jeszcze do tych wakacji tego roku nagrać. No i też tam wpadną odcinki pod inne z kategorii właśnie, co u mnie się zmieniło, co robię. Ale dobra, nie przedłużając, także to jest ostatni odcinek z poradnika do 19. Możliwe, że od przyszłego roku, od wiosny ruszymy coś na nowo, w nowym miejscu, na nowym sprzęcie, ale niczego jeszcze nie obiecuję, bo u mnie to z planami, z realizacją jest różnie. Też nagrywam zupełnie na innym sprzęcie, nie na mikrofonie, tylko na słuchawkach z mikrofonem, które kiedyś zakupiłem do lekcji zdalnych, ale teraz jakoś tak wyjąłem je z szafki, stwierdziłem, dobra, nagram na nich, zobaczymy, czy to
w ogóle ma sens, nie, to też wystawię, sprzedam to, bo po co mają leżeć i się kurzyć. Także dobra, w opisie pod tym poradnikiem będziecie mieli plik do pobrania. Ja go nazwę inaczej niż mod, bo ja po prostu sobie to wkleiłem, tu wrzuciłem, później to nazwę, dodam tu jeszcze jakieś silniki, tak jak zazwyczaj było. Po prostu no, nie siedziałem w tym, nawet wam pokażę, wejdę, nie wiem, tu jest, o, nawet coś. I zobaczcie sobie, 15 czerwiec 2021 roku, mamy 23 kwietnia 2023 roku, no to już jest, zaraz będzie 2 lata, jak ja nic nie ruszałem w tych modyfikacjach. Poważnie, to nic nie było ruszane. 7.10 to jest po prostu data modyfikacji, ale ostatni zapis był w czerwcu 2021 roku, więc naprawdę, no musicie zrozumieć. Także mamy Fergusona i na pierwszą rzecz, którą zrobimy, to musimy, ogólnie dobra, wchodzimy do modyfikacji. Podstawy, jak działa Giants i w ogóle opowiadałem wam już w innych poradnikach. I teraz tak, jak to było, chyba altem się przykręcało, o właśnie tak. I teraz tak, w danej modyfikacji w traktorze szukamy naszego pasażera, gdzie siedzi z kamerą. W moim przypadku to jest w Feldek, korpus siedzenia i tu jest farmer, a kamera jest w tym miejscu. I teraz tak, nie możemy zrobić animacji wchodzenia w tym miejscu, musimy po prostu to teraz tak jakby rozbudować tą linijkę na tej zasadzie, co zrobiłem w tym miejscu. Dynamiczna kamera, no to co, trans, a tu już jest kamera wchodzenia, która jest właśnie ustawiona w prawidłowym miejscu. Ktoś jak to zobaczy i skuma, o co chodzi, jak to jest banialnie proste, ogarnięte i zrobione, złapie się za głowę. Ale naprawdę, no to był dość łatwy temat, pomysł, realizacja też była banialnie prosta. Dlatego też powstała fajna animacja, która omila zawsze grę. Mogę też się trochę zawieszać, nie wiedzieć co powiedzieć, bo naprawdę dawno nie nagrywałem niczego z głosem. Ale jak na razie mi się wydaje, że dobrze to idzie. Także przechodzimy dalej. No i dobra, no to są do dynamicznej kamery transy porobione, czyli no dane suwaki, które się poruszają w lewo, w prawo, góra, dół. To też macie ten poradnik, jak dodać dynamiczną kamerę w środku pojazdu na innym odcinku. Gdzieś tu będzie może w prawym górnym rogu jakiś link. Ale teraz tak, mamy prezesiaro animacja wchodzenia. Anim wchodzenia, tak. I ona ma swój punkt początkowy na siedzeniu, ale całość, cały ten trans, czyli tam gdzie jest ostatni raz kamera zapisana, jest od początku od strony wejścia. I teraz musimy w ten sposób to zrobić w Feldku. Czyli jak mamy folder kamera, zaczyna się w tym miejscu, tak samo jak w tym traktorze. Dynamiczna kamera zaczyna się w środku. Później trans 5 zaczyna się w tym miejscu i kamera też w tym miejscu zaczyna się, więc dobra. Przechodzimy do naszej modyfikacji, robimy sobie Ctrl C, Ctrl V. No to mamy kamerę z powrotem dodaną. Po prostu folder skopiowaliśmy do folderu kolejnego. I teraz tak, usuwamy sobie kamerę oczojeby kierowcy, bo tak to kiedyś nazwałem. Tą kamerę, którą tu wrzuciliśmy, wszystkie nasze ścieżki Z, Y, czy tam osie usuwamy wraz z osiami rotacyjnymi. Czy jak tam się to nazywa, bo naprawdę to dawno nie siedziałem, to też dla mnie czarna magia może się zrobiła teraz. Mi w tym czasie, co ja to nic nie robiłem, inne biznesy i kariery. Angażowałem się w innych rzeczach, dlatego też tak. Ale dobra. Kamera. I teraz mamy tak. Mamy kamerę główną, która mieści się w traktorze po środku, jak widzimy. I teraz jest druga kamera, która zaczyna się w tym samym miejscu, tylko że już ma wszystkie osi na zero wyzerowane i jest kamera nasza, która też jest na zero wyzerowana. Przejdziemy sobie jeszcze raz do tych Perkinsów, do tych 40 paku całego i zobaczymy, jak to wygląda. Tak, czyli ten pierwszy folder jest ustawiony w ten sposób, że on po prostu jest ustawiony gdzieś, jak się wchodzi do kamery. I najlepszym sposobem będzie teraz po prostu to, co ja tu mam. Zawarte jest w tej linijce kamera. Jak widzimy, podkreślam wam, to jest cała ta ścieżka. Ja, żeby nie wchodzić, a może i będę nawet do tego pliku wchodzić, po prostu sobie teraz tak, Ctrl C, wchodzimy do naszego fertka i to kamerę, którą nie tu mamy, tylko w tym miejscu mamy, po prostu sobie tu wklejam. I teraz ponownie wchodzę dalej, kolejna ścieżka, kopiuj, ferdek, wklej. I ponownie,
Nie, to. Ctrl C. Ctrl V. I teraz dobra, mamy OK, mamy naszego farmera, tak jakby zaczynał, on wchodził do Fergusona gdzieś tu z przodu drzwi, coś na tej wysokości, nie wiem czy tak, no plus minus może tak być głowa ustawiona, jak podejście do traktora albo ciut niżej, ale jak zaczniemy ustawiać w ten sposób, to już później nie będzie, jak ustawimy za wysoko animację, to po prostu tylko później tym suwakiem damy niżej, więc to nie jest żaden problem z tym. Dobra, no i tak, mamy, no to w tym miejscu sobie ustawiamy. Jeśli, nie wiem, traktor jest wyższy, czy to samochód, no to wtedy to kamerę musimy ustawić trochę inaczej. Nie wiem, samochód będzie na pewno gdzieś w tym miejscu i będzie niżej. No to wszystko to, co jest zawarte w tych suwakach. One coś. Aha, przesuwa się, ok. No to wszystkie te linijki, które tu są zawarte, po prostu musimy wtedy w tej naszej linijce. W tym miejscu powpisywać prawidłowo. Też na innym poradniku mówiłem, jak to się robi, kopiuj wklej prawidłowo, tak? Żeby nie było, że coś źle powiedział. Ale to też źle tłumaczę. Jeszcze raz. Może i lepiej inaczej zrobimy. Przejdziemy sobie do naszej modyfikacji, to jest MFV2. Wejdziemy sobie w plik XML naszej modyfikacji, czyli to jest MF. I teraz szukamy takiego czegoś jak animacje. Ja to mam zawarte na samym dole. Tu są konfiguracje. A tu są animacje. Skrypty animacje. I mamy animation. I teraz na samym dole, tak żeby nie wejść w tym miejscu pod daną linijkę, nie wejść, nie wgryźć się. Robimy sobie, jak kończy się nam linijka animacje, robimy sobie enterki. I w tym miejscu wklejamy zawartość całego tego. Całej tej animacji, tylko bez tych początkowych i końcowych linijek, czyli widzimy to i to. Bo to są ścieżki, które otwierają i zamykają animacje. My po prostu część wszystkich animacji kopiujemy. Czyli sobie zaznaczam odtąd i tu, jak jest zamknięcie jej, kopiuję, Ctrl-C, wchodzę do Feldka, wklejam i mamy teraz animację wchodzenia w naszym modyfikacji. W naszym traktorze, maszynie to może nie za bardzo to zadziała, ale znaczy no zadziała, jeśli będzie animacja wchodzenia dodana. I tak, no i dobra, i teraz możemy dalej ustawiać trans, czyli ustawienia wchodzenia. No i tak jak mówiłem, mamy fertka i mamy w ten sposób ustawiony. I OK. I teraz musimy ustawić kamerę, bo ona się nie może tak patrzeć, więc no, wchodzę tu i się patrzę. Kamera jest ustawiona w tym miejscu. Czyli ten folder musimy. Tu zostawiamy tak jak jest. A w tym ten folder. Nie. Tu ustawiamy. No po prostu musimy sobie nakierować to jeszcze raz. Czyli tak jak mamy tu transakcję. 3, 3, 4, 7, 7, 7, 4, 0, 0, 7, 7, coś takiego. I teraz sobie tę kamerę musimy tak nakierować, żeby nam tu ładnie ona pasowała. Już tak w stronę wejścia kierujemy. To jest też tak robione wszystko na oko, dopiero później w grze zweryfikujemy, czy to faktycznie tak działa, jak powinno działać. I czy też można coś poprawiać, czy będzie ok. No, można sobie jakoś to wygiąć w ten sposób, że się patrzymy tam, nie wiem, na kierownicę, łapiemy za kierownicę rękę, czy coś takiego. Dobra, coś takiego będzie. No i dobra. Teraz tak, jeszcze zapomniałem o ścieżce farmera, czyli jak jest farmer. Bo jeśli byśmy tej ścieżki nie dodali, czyli go po prostu tak jakby wyłączamy, no to byśmy widzieli farmera, który już siedzi na fotelu. A nie chcemy, żeby taka animacja wyglądała, więc musimy znaleźć naszego farmera i to jest on. I tą ścieżkę, która tu jest, kopiujemy i wklejamy w tym miejscu. I teraz tak, kamera. Ścieżka kamery. No to będzie nasza kamera, to będzie. A jeszcze się upewnię, czy to chodzi o tą ścieżkę, czy chodzi o tą folder. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4. A widzicie? To chodzi nie o samą kamerę, a o sam folder kamery. Czyli dobrze zaznaczyłem, że to o to chodzi. No to dobra, no kopiujemy.
I teraz tu, gdzie wszędzie nazwana kamera, po prostu sobie to wklejamy. Ctrl V, Ctrl V, drzwi no to nie. Ctrl V. Oczywiście, że możemy później dodać więcej drzwi otwieram, tak jak zrobiłem w paczce 40, jak i tych i tak dalej. Ctrl V. Ctrl V. No to tam, gdzie jest kamera, no to są wszystkie, to są linijki od jej ruchu, czyli tak jak farmer się porusza po środku w kabinie. Ctrl V. I jeszcze raz Ctrl V. Ostatnia linijka, Ctrl V. Tu gdzieś między po drodze był farmer, czyli tą linijkę, co mamy wyżej farmer, indeks jej, czy tam node. Wcześniej to się na to mówiono indeks, Ctrl C, kopiujemy i jeszcze raz w tym miejscu wklejamy. Po prostu ta linijka odpowiada nam, że ten farmer w tam drugiej, w danym czasie animacji ponownie się pojawi w traktorze, wtedy kiedy już będziemy tam w środku, tak żeby go nie widzieć. No. Okej, okay. To jest farmer, jest kamera. Kamera. I teraz tak, skoro skopiowaliśmy folder kamery o jeden do przodu, no to musimy teraz znaleźć naszą kamerę w całym pliku pojazdu. To zazwyczaj się znajduje się gdzieś na górze folderów. Jest kamera. I teraz tak, musimy w tym miejscu zmienić linijkę docelową. No to najlepiej wejść do naszej modyfikacji i jeszcze raz indeks kamery skopiować i w naszym pojeździe ponownie to wkleić. Widzicie, doleciało jeszcze jedno zero wraz z taką ścianką. To świadczy o tym, że no, ścieżka zmieniła się. Jeśli byśmy tego nie zmienili, automatycznie modyfikacja nie zadziała w grze, bo ścieżka jest docelowa błędna, pokazuje folder, a nie kamerę. No i dobra, no i jesteśmy z powrotem w traktorze, no to mamy ustawioną kamerę, jej dojście. Przechodzimy ponownie do naszej animacji, to jest gdzieś na samym dole, o, jest animacja wchodzenia. I dobra, i teraz mamy tak, mamy punkt pierwszy, gdzie kamera zaczyna, mamy ustawioną naszą kamerę. Czyli ustawienie, teraz jeszcze musimy sobie skopiować jej, to nie ten folder, nie ten traktor, musimy jeszcze jej skopiować rotację, no to do folderu, żeby prawidłowo to było. No to najlepiej to jest sobie coś takiego zrobić, nie, to będzie źle. Jak skoro w ten sposób przesuwamy, no to jest ustawienie, nie wiem, to jest 110, na minusie 110, może nie 110, ale to jest 100, tak plus minus. I jak mamy już ustawione 110, no to wtedy sobie tylko tym suwakiem czerwonym dajemy niżej do dołu. A widzicie, już się przestawiła cała oś. Tak, żeby nie przestawić oś, bo wtedy będzie do góry nogami. No to wtedy nie wiem, dajmy sobie minus 35. No za bardzo się trochę nachyliło. Nie wiem, takie minus 10. O, baja. I teraz tak, te rotacje dwie musimy przypisać do naszej ścieżki. Czyli to jest w tym miejscu. To jest to. I będzie tak. W pierwszym pozycji jest minus 10, a w drugiej minus 100. Czyli tu będzie minus 10, a tu będzie minus 100. Ja tu miałem wcześniej 110, ale dobra, będzie minus 10, minus 100. Ok. I teraz tak. I mamy teraz drzwi open, czyli otwieranie drzwi i animacja. Ok. No i teraz musimy znaleźć nasze drzwi otwierane gdzieś w tym miejscu. Oczywiście też, że jeśli drzwi są dodawane na panel IC, a tym bardziej mają do animacji wchodzenia, którą przedstawiałem na innym poradniku mojego autorstwa, no to też będzie to inaczej wyglądać. To też będzie trzeba to obejść i dodać to, no też robić to z głową. Tak jak ja tu porobiłem w tym zestawie, w paczce. Animacja wchodzenia, gdzie ona ta animacja jest? Patrz, czy bym ją schował? Tak, schowałem ją. Wszystkie animacje schowałem. Wibrator, bolce, kamera, przód. To jest dynamiczna kamera, bolce to nie, tutaj jest kaperki, puszka, puszka, puszka. A gdzie jest animacja? Szyby nie. Ani drzwi nie. A tu jest animacja wchodzenia. Tak jak widzimy, tu mamy drzwi open i tu mamy tak. Tu mamy start trans i end trans. No to mamy od puszki przesuwane drzwi. No tu mamy naglach, tu mamy czeską. Jeśli mamy teraz tak, mamy drzwi bujane, mamy drzwi otwierane na pana AC, to po prostu musimy to zrobić tak, że pokażę wam, może w ten sposób będzie najwygodniej i najlepiej. Mamy kabina, jest nie, puszka to nie, kabina, puszka, naglak, to będzie najlepszy przykład. Albo dobra, czeska była już włączona cała, kabina czeska jest uruchomiona, mamy drzwi lewe.
I drzwi lewe teraz, mamy jeszcze drzwi lewe drugie, one są jako animacja, czyli mamy wszystkie osi zerowe. I tu jest drzwi lewe zaczep, czyli to jest zaczep do drzwi ruchomych, które się ruszają po dołach. No to wtedy, jeśli mamy tu drzwi lewe, no to czy wam było zasudowanie? Tak, no to po prostu ten plik zaznaczamy i go wklejamy. Tak samo jak ten sam plik jest wklejony w panelu IC czy w drzwiach bujanych. Tam trzeba, no mówię, bo może być tak, że jak wy otworzycie drzwi, no to się wtedy wam pojawią dwie pary lub trzy drzwi, lub trzy pary drzwi tych samych, bo coś tam będzie się z tymi linijkami kolidować, ale to też metoda prób i błędów, musicie już sami dochodzić. Ewentualnie zapraszam na Facebooka, wyślecie, co ja mogę wam tam pomóc, czy coś doradzić. Chyba że ktoś chce, no to ja wtedy mogę wykonać edycję od podstaw, czy coś tam poprawić, jakąś pierdółkę pomóc w usuwaniu rzeczy błędów, no to zapraszam. Koszty według cennika operatora. No tak, śmiejąc się, ale wiadomo, jeśli ktoś przychodzi do mnie z prośbą i chce jakąś edycję dosyć skomplikowaną, no to wiadomo, wszystko kosztuje na tym świecie. No i dobra, i teraz musimy wejść do naszej modyfikacji, znaleźć tu drzwi, czyli to będzie w kabinach. Drzwi lewe, one są otwarte. Mamy, widzicie, podpisano animację. Animacja jest otwarta na 90 stopni. I teraz tak, zrobimy tak, że będą zamknięte. To kopiujemy. Wchodzimy do naszej animacji. Drzwi open. To jest. Tu jest nasza animacja w Fergusonie. Tam była 40. Drzwi open. Wklejamy indeks w właściwe miejsce, jak pokazuje. I start rod, end rod. Tu zaznaczamy 90 stopni, tak jak są drzwi otwarte. One na samym wejściu będą zamknięte, po prostu je później otwieramy. Ok, w ten sposób. I teraz ponownie przechodzimy dalej do kamery. No to mamy kolejną kamerę. I teraz tak, start rod, start trans, czyli ustawienie jej. No to sobie zaznaczamy tam, jak zakończyliśmy ustawienie z kamery, czyli Ctrl-C. I tu to wklejamy Ctrl-V. I teraz, skoro mamy tak ustawioną kamerę, kamera, to jest to. No to możemy sobie zrobić kolejną animację, że nie wiem, przesuwamy się dalej do środka. Jesteśmy gdzieś, stoimy w środku w traktorze. O, teraz jak, skoro już tak dodaliśmy sobie tę animację, no to sobie tu zaznaczamy znów i Ctrl-C i te właściwości wszystkie przepisujemy, tak jak wam teraz pokazuję, do końca naszej danej animacji, czyli Entrance. I teraz tak, w pierwszej pozycji wklejamy pierwszą pozycję, w drugiej pozycji wklejamy drugą pozycję. Nie, ta linijka. Drugą pozycję. W trzeciej linijce wklejamy trzecią pozycję, czy samą linijkę. I teraz mamy już naszego, jakby to powiedzieć, farmera w środku, ale jeszcze musimy sobie ustawić tak, żeby prawidłowo, w prawidłowe miejsce się patrzył, bo na razie to on się będzie dalej patrzył w stronę tamtych drzwi. Najlepszym sposobem jest ten sposób usunięcie wszystkich rotacji. I teraz tak, napisanie jeszcze, przekręcamy sobie na nowo naszego tam farmera, nie, o 150 stopni, tak żeby się patrzył w stronę fotelu, może nie wiem, dajmy 130 na to. I sobie teraz przekręcamy go jeszcze do dołu. A widzicie, znów rotacja się zmieniła. To będzie na minusie, minus, nie wiem, dajmy 15. Idziemy. I teraz się patrzy na nasz fotel. I takie nasze rotacje trzeba wpisać w tą linijkę, która jest pod spodem. Start rod, no to zaczyna się tak jak tu jest end rod. Tak jak zakończyło rotację wchodząc, tak tu zaczynamy kolejną linijkę. Ctrl-C, Ctrl-V. I teraz, żeby zakończyć prawidłowe ustawienie w tej animacji, musimy sobie te linijki dwie przepisać w to miejsce. Czyli tak jak jest tu, minus 15 i minus 130. Tak będzie tu minus 15 i minus 130. Ok. I teraz farmer. Farmer, jak już spojrzymy się na nasz fotel, no to on wtedy w tym miejscu, farmer, nie może się już pojawić, bo już ta animacja na tyle zadziała, że farmer może się pojawić. Jeśli wkleiliśmy prawidłową linijkę do naszego farmera w tym miejscu, tak samo jak jest tu, no to nie musimy tu nic zmieniać, bo czas animacji jest tak samo, jest prawidłowo przypisany do czasu naszego powrotu farmera na miejsce. Przechodzimy sobie dalej, jest dalej ustawienie kamery i z powrotem, żeby zaczynamy ustawienie kamery od
końca poprzedniej animacji, czyli całość to kopiujemy. Ctrl C i w tym miejscu z powrotem to wklejamy. Past. I to samo robimy z końcem rotacji całego farmera, czyli Ctrl C i w tym miejscu Ctrl V. O kuźwa, nie tak. Dobra, to będzie tak, minus 15 i minus 30 widzimy. Tą linijkę i tą linijkę, to samo musi być. Tu co się kończy, tak tu się zaczynać musi. I teraz z powrotem sobie przechodzimy do naszej modyfikacji i możemy sobie teraz ustawić tego farmera, że nie wiem, na przykład, że jest, ja sobie teraz to usunę całkiem, najlepiej, najwygodniej będzie to ustawiać. Teraz sobie możemy go przenieść tak, że on przykładowo, nie wiem, już tu siedzi w traktorze, albo nie wiem, no wszedł tam do, nie wiem, nie wiem, no dobra, no że w tym miejscu się znajduje i przykładowo patrzy się na, nie wiem, na zegary. Coś takiego, no to dajmy te minus 30 nawet. I teraz wszystkie te ustawienia oś, czy jak widzicie, transakcja X, to w tym miejscu musimy to wpisać, wkleić, no najlepiej to wkleić. Jak mamy dwa monitory, no to możemy się patrzeć lewo, prawo. Niestety został mi ten jeden, bo po części peryferia mojego stanowiska posprzedawałem, no jak przesiadam się na Predatora nowego, no to wiadomo, do niego plecak, jakieś pod laptop, do klawiatura, myszka, jakaś podkładka, nowe słuchawki, wiadomo, no to też trzeba będzie powymieniać. No i dobra. I teraz tak, kolejna linijka. Ctrl C. I w tym miejscu możemy sobie wkleić. Ctrl V. Z powrotem. Ctrl C. Ctrl V. OK. I teraz jeszcze musimy sobie ustawienia rotacji. Czyli Ctrl C. Mamy tylko w X ustawione minus 30. I tak widzimy. Tutaj nie jest, tu jest X. A tu ja mam coś nadpisane z innej animacji. Czekaj, czekaj. Dobrze to robię. Nie. O, widzicie. I też tak też musicie uważać, żeby sobie samemu nie pogorszyć animacji. Ja wpisywałem wartości nie w tej linijce. Skończyliśmy pracę w tej linijce, a ja wpisywałem te wartości w tej linijce. Właśnie. I można w ten sposób zgłupieć. Także musimy uważać. W tym miejscu. Trzeba teraz je powpisywać. Bo tak, patrzcie, sami nawet. Zaczynaliśmy od zera do takiego ustawienia. Później zaczynamy od tego ustawienia do tego ustawienia. Z tego ustawienia tu. Z tego ustawienia przestawiamy go tak. Później zaczynamy od tamtego ustawienia i ustawiamy go znowu na inne ustawienie, czyli na te. I już bym sobie pogorszył animację, już by mi coś nie działało lub on by już w powietrzu wylądował. I tak, jeszcze raz. Także no, ja mówię, ja nie robiłem tego, nie edytowałem już 2 lata, nie ruszałem tego w ogóle, nie wchodziłem w to. Także ja sam się mogę mylić, więc jeśli robisz to pierwszy raz, na pewno ten poradnik będziesz oglądał z 5 razy. No jak wkleiłem już, to jeszcze zostaje nam zmiana rotacji. Skoro tu ustawiłem w X minus 30, no to w tym X minus 30 ustawiam, czyli tu jest minus X minus 30, no to tu trzeba ustawić 0. Ok. I teraz tak. Teraz tak, drzwi. Ponownie linijka drzwi, czyli to co jest wyżej, kopiujemy sobie Ctrl C, drzwi zamykanie, Ctrl V i skoro tu było, że drzwi otwieramy na 90 stopni, no to tu w tym miejscu trzeba wpisać 90 stopni. Tak żeby o nie było, że po prostu tu będzie inna wartość i wtedy te drzwi się bardziej otworzą, się bardziej przymkną i od tej bardziej przymkniętej pozycji będą się zamykać jeszcze raz. I dalej przechodzimy do animacji kamery. Ponownie. Całą tą linijkę, ścieżkę ostatniego ustawienia kopiujemy i przechodzimy do, w tym miejscu wklejamy. Tak samo i ostatnie ustawienie skrętu kamery wklejamy w tym miejscu. I teraz tak, i teraz możemy sobie, tu mamy jeszcze dwa dostępne warianty ustawienia. Na dobrą sprawę to już by było wszystko, no spojrzał się zegary, usiadł do dołu i
wrócił do pozycji zerowej, jest ok. Ale możemy sobie jeszcze dodać coś takiego, że tam, nie wiem, nogę sobie poprawia, czy tam, nie wiem, wygina się bardziej, albo coś takiego, że teraz, jak zobaczycie, ja sobie go teraz trochę odsunę i damy, że się patrzy w lewe lusterko na przykład. O. Widzicie? I teraz ponownie musimy całe te wartości skopiować i w tym miejscu wkleić. Jeszcze raz. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Tak samo wartości rotacji robimy, czyli to będzie 20 minus 46, już bez tych setnych nie trzeba po prostu tego kopiować. Skoro zaczynam od minus 30, to tu będzie tak, będzie 0, 0, 0. Jeszcze raz, 20 minus 46, 20 minus 46, ok. I z powrotem, całą wartość, jak skończyliśmy go ustawiać, kopiujemy do następnej linijki animacji, Ctrl Past V i to samo robimy z rotacjami, czyli Ctrl C, Ctrl V. I teraz z tej perspektywy, jak on spatrzył się, tak, no to teraz możemy go już posadzić na dupie, czyli w tym miejscu robimy wszędzie 0 i on powinien wrócić na swoją wartość. O. Czyli już na to wychodzi, że jak my go ustawialiśmy niżej, to za nisko, trzeba będzie go podnieść do góry, bo on tak, to on do góry się podniesie. Czyli jakby wtedy był oparty, może i... No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. Jeśli no będzie do poprawy, no to wtedy no po prostu sobie wejdziecie i będziecie go jeszcze raz po swojemu ustawiać wyżej, niżej. Będziecie mieli weekend, będziecie się bawić i na pewno ustawicie, będziecie sobie grać. Animacja tak samo powinna zadziałać w Farmingu 22, tylko bez animacji dźwięku, bo animację dźwięku pokazywałem na innym poradniku, jak dodawać ze skryptem Lua. Też musicie sobie to obejrzeć, bo inaczej no dodacie animację bez dźwięku. Ale ona na pewno, ten animacja z dźwiękiem nie zadziała na Farmingu 22. Ta animacja powinna działać spokojnie w tej postaci bez dźwięku w 17, w 15. Nie wiem jak w 13, ale w 15 też powinna zadziałać, jeśli mamy takie linijki specjalne do niej. A już wam pokazuję, o co chodzi. I dobra, mamy teraz animację wchodzenia. Musimy znaleźć, ja sobie to teraz jeszcze to zrobię. Muszę 40 znaleźć taką linijkę. To pomimo jak ona się nazywa, ale wiem dobrze, że ona gdzieś tu jest. To jest tam, że możemy na wejściu do pojazdu ustawić jakieś animacje. I gdzieś ona tu była zapisana. Ona była chyba w motorze dodana. Nie. W wchodzeniu. Czyli to będzie jeszcze wyżej. W Enter. Nie w zaczepach. Nie w światłach. Jest. Enterable. Nie wiem, jak to się wymawia prawidłowo. Ale w tym miejscu, jak mam, na pewno w każdym maszynie, znaczy w każdym pojeździe mamy to linijkę. Ja sobie teraz ją skopiuję. Ogólnie to ja zrobię coś takiego, że teraz wam pokażę. W tym miejscu są kamery. I w tym oddesku ja to dodam, past, wkleję. I to jest tak, no to jest charakterystyka farmera, nogi, tu jest jego ciała, no tu są kamery. To wywalamy, to też wywalamy, to też wywalamy. No i teraz zrobimy coś takiego, linijkę bym usunął, dobra, jeszcze raz usuwamy. O, i teraz tak, i teraz w tych linijkach, w tej linijce, ja w ten sposób, no, ten plik, który teraz widzicie, będziecie mieli dostęp do pobrania. Wchodzimy do naszej modyfikacji, to jest w naszym przypadku w poradniku Ferdek. Robimy sobie Ctrl F i tu wklejamy Ctrl V i widzimy, mamy tą linijkę już. Na sam dół zjeżdżamy i nie ma czegoś takiego jak Enter Animation. Czyli musimy sobie to skopiować, Ctrl C. Tu pod charakterystyką jakiegoś tam ciała, to jest noga. Robimy sobie dwa, tam trzy razy Enter i wklejamy sobie po prostu w tym miejscu to. I teraz tak, żeby było, musimy sprawdzić, czy animacja nazywa się tak samo jak animacja niżej, którą dodajemy. To całość kopiujemy, wklejamy sobie w wyszukiwarce i teraz klikam Enter. Widzimy, jest zaznaczone i jest zaznaczone, czyli jak najbardziej to będzie nam pasować.
No i dobra, i w sumie to byłoby już na tyle. Jeszcze jest coś takiego jak open sound, file, dźwięki, animacje wchodzenia, ale niestety ja to usuwam teraz. Na innym poradniku dodałem wam, pokazałem wam filmik, jak dodawać takie animacje. Oczywiście w tym pliku będziecie mieli tą linijkę i ten dźwięk też wam wrzucę, ale jak dodać takie dźwięki, animacje, no to dodałem do tego inne poradniki. Nie będę teraz tu tłumaczył, jak dodawać skrypty, bo przecież nie na tym to polega. Chodzi o to, aby to nam zadziałało. No i okej, okay, no i dobra. I teraz w sumie moglibyśmy, możemy, ja to sobie zapiszę, file save as pulpit. Nie wiem, test. Enter. 40 sobie zamknę. Ferdek, Ctrl S. Mogę zamknąć. I teraz tak, to też. Tu trzeba, pamiętajcie, jeśli coś robi, medytujemy, no to kamera musi być zawsze. Nie może być ani ta na zewnątrz, ani ta kamery oczojeby kierowcy. I teraz możemy sobie. No, czy musimy kamerę ustawić w tej pozycji, jak ja teraz wam pokazuję? Tym bardziej, jeśli to jest kamera na zewnątrz, a jeśli to jest kamera oczojeby, no wiadomo, kamera w środku, no to wtedy kamerę trzeba ustawić tak, jakbyśmy siedzieli w traktorze się patrzyli, czyli coś by było takiego. To też pokazywam na innym w ogóle poradniku. Okej, okay. Zapisz, tak? To nie muszę zapisywać. Teraz tak, dokumenty, My Games, Farming 19, mody. MFV2. Ja, żeby nie pogubić się z tym, to ja sobie po prostu te ikonki wszystkie powywalam. Wtedy będę widział, że tych ikonek nie ma. To, że to jest ten ferdek. Zamknij folder, coś jest nie tak. O, widzicie, jest już ok. Dobra, teraz jeszcze tylko, czy jest ok. To też jest ok. Ok. I teraz tak, wchodzimy sobie tu. Dawno tu nie zaglądałem. Też do tej gry też tym bardziej nie zaglądałem, no. I okej, okay. Teraz nie będziemy nic tu hałasować. Nawet, nie wiem, na tym save'ie możemy to sprawdzić. Oznacz wszystko i szukamy tego Maseja. MFO2, MFO2, Warsus paczka. Nie ma? Aż dziwne, co jest grane. Coś jest nie tak. Warsus 4 cylindry. Sanki pająk. To jest ten, to nie ten ferdek, bo tamten nie miał ikonki w sklepie. No dobra, no to co? Wyjdziemy z gry wstecz. Jeszcze raz wchodzimy w dokumenty. Jest nasz cały ferdek. On jest podpisany MFO2. Może nie wiem, dlatego że nazwa jest taka. Jest spacja w nazwie, może być tu problem. Ale jeszcze. To może być przyczyną. Ewentualnie, że sprawdzimy sobie wszystkie te linijki, czy to się wszystko zgadza wedle ustawienia. Czy to nic się nie wadzi, nie przeszkadza. Szukamy sobie naszej animacji. To gdzieś będzie tu, w tym miejscu. I teraz tak, najlepiej tutaj zaznaczyć sobie naszego farmera, tak jak ta linijka jest. Ctrl F, V. Klejamy i szukamy, czy nic się tu nie wadzi. No to nie powinno się wadzić. A żeby było pewniej, no jeszcze sobie wejdę w naszą 40. I to samo zrobimy w 40. Po prostu sobie posprawdzamy linijki, czy one się zgadzają. Bo może być tak, że ja coś tu odwaliłem i. No, nie ukrywam tego, skoro 2 lata temu to robiłem i od tamtej pory nie ruszałem. Ale nie powinno to nic być złego. Animacji, dźwięk. Chlapacz, bolec, tu. Gdzie ta animacja jest? Wchodzenia. Tu jest animacja. No, to teraz robimy to samo. Jest cała animacja. Ctrl-C. Ctrl-V. I widzimy. A, widzicie. Charakterystyka powinna być o linijkę jeszcze dalej. A u nas jest inaczej. A u nas ona jest. Widzicie, już jest błąd. Już się gryzie i dlatego nie chce zadziałać. To, co wam mówiłem o tych linijkach. To było tak z kamerą wtedy. Widzicie, to tu powinno być coś takiego. Już wam pokazuję. Wejdziemy sobie do tego fertka. Dokumenty. My Games. Farming 19. Mondy. I 3D. MF.
To nie jest banialne proste, tylko po prostu trzeba to wyłapać. Bo to takie błędy są podstawowe, a później dziwne, że w logu jest syfu dużo nawalone. Ogólnie też nie wnikam w to, co się teraz dzieje w świecie 22 farminga i tymi modyfikacjami. Jak ja widzę, to co ja porobiłem w Bizonie, pododawałem, czy nawet w tym fertku ta kabina, ona ląduje w jakichś edycjach, które ważą po 100 coś parę megabajtów i walą po 50 błędów w logu, no to aż mnie tam z środku skręca. Jeszcze w autorach jakiś jest napisany jakiś Kazik, Reksio czy inny Mietek. I on, że jest całym autorem modelu, a model jest Ericssona i tam kogoś, a kabina ode mnie i naklejki ode mnie, no to trochę to boli. No ale właśnie to też jest powód tego, że nie chcę w tym siedzieć, bo nie dość, że z tego pieniędzy nie ma jakichś bardzo fajnych, to jeszcze dzieciarnia coś takiego robi. Ale obiecałem, pokażę animację, no to pokazuję, trudno, ona pójdzie świat, ktoś sobie podpisze, że to on wymyślił, nie ja. Trudno. Ja, jak obiecałem, tak pokażę. I jeszcze raz, wracając. Szukamy linijki 72002 4 7 2 0 0 2 Farmer, ok. 72002 72002 i robimy coś, najlepiej to jest coś takiego zrobić. Ctrl C, Ctrl V. Tu musimy rotację ustawić na 0. Tu też rotacja X też na 0. Wszystko się znajduje w tym miejscu. Jeśli tak ustawimy, no to wtedy tą linijkę zaznaczamy, Ctrl-C. W tym miejscu wklejamy. Ctrl-S. O to chodziło. Jeszcze raz, żeby sprawdzić. Coś takiego zrobimy. Widzicie? To już nam pasuje. To teraz jeszcze te linijki posprawdzamy. To jest akurat 40. Widzicie? Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba dopisywać foldery, bo tak inaczej może nie działać. No i niestety zapomniałem o farmerze i tak się stało. Dobra, 40 to był tylko nasz podgląd. W Ferdku możemy to zapisać Ctrl-S i możemy z tego już wyjść. Ferdek oczywiście jeszcze tu trzeba ustawić prawidłową kamerę, tak jak wam przed chwilą mówiłem i na innym poradniku pokazywałem. W moim przypadku ja zawsze dodaję kamera do edycji, czyli ja mogę sobie ją zostawić w tym miejscu zapisana i ona będzie działać. Ale jeśli ktoś bazuje na kamerze wewnętrznej lub zewnętrznej, no to wiadomo, automatycznie trzeba je prawidłowo ustawić w pojeździe. I ponownie wchodzimy. Teraz po moim zdaniem już to raczej powinno działać. Nie powinno być żadnych tu problemów. Jeszcze raz. I szukamy. I widzicie, już jest nasz ferdek. Start. Nie wiem, ile ten poradnik może nawet 2 godziny trwać, ale ja wolę to pokazać dokładnie, z błędami, niż mam coś ukryć, a później ma ktoś pisać, że jest źle dodane. No i ta miniaturka jeszcze będzie trochę szpeci, bo będzie 15 na niej, no ale nie miałem innego pomysłu i też nie mam czasu, by siedzieć i to pokazywać, bo zajmuję się zgrywaniem kaset VHS, kamerami, monitoring, alarmy, GSM, no i informatyka, full service. Oczywiście też pracuję na pełny etat i to tak jeszcze pomagam, innym to ciężko jest wszystko tak połączyć w jedno. Ale dobra, przechodzimy do sklepu, na sam tył lecimy, było coś. To jest 4 cylindry, pak. Jest ferdek. Jakieś błędy? Error, widzimy. Jest tylko błąd, że nie widać, nie ma naszego store ikon. Czyli no tej ikonki, co usunąłem, nie ma. No jest nasz ferdek, on, no jak go kiedyś wydawałem, no to on był piękny teraz. To bym tu dużo, cały silnik bym wyremontował w nim. No, jak na te czasy i na moje zdolności teraz modelowania, to ten model ma dużo braków, ale to i tak. Wtedy ja jeszcze przed wydaniem tego, co Ericsson wydał, no to on był kozak dopracowany i wszystko to ruchome animacje. Także no, nie chcę się chwalić, ale mi tam się to podobało. I tak ktoś przyszedł, który mi tutaj będzie płakał. No i dobra, i kup. Zobaczymy, jak to będzie działać z kabiną, bo są drzwi otwarte, bo w animacji tam jest tak dodane. Widzimy naszą animację? Mówiłem, że po wyjdziemy nawet, może być coś takiego, że ta animacja będzie wracać. Widzimy? Ale teraz tak, jeszcze raz. Animacja działa prawidłowo. Błędów żadnych nie ma. Jest jedynie błąd, że nie ma ikonki w sklepie. Jeśli ktoś potrafi odczytywać błędy, no to zobaczy. Nie będzie mu, nie, proszę nie pisać komentarzy, że ja jednak oszukuję. Ale jeszcze raz. Wchodzimy do pojazdu i widzimy, animacja nasza jest. Tu wszystko działa ok, tak jak ustawialiśmy linijki, tak one są ustawione w pojeździe. Teraz przejdziemy do pojazdu tam, gdzie jest kabina. Drzwi. Drzwi się powinny otwierać. Teraz powinny się zamknąć i się zamknęły. Wiecie, dlaczego drzwi się wcześniej były otwarte? Już wam pokazuję dlaczego. Otóż w
pliku XML jest coś takiego, że mamy nasz feldek w animacjach niżej. Kuźwa, aż dziwne, że ja tak to pamiętam. Jest tu gdzieś kabina. Drzwi lewe. One są z automatu już otwarte w grze. Ale jak ja tu ustawię 0, a tu ustawię 90, to samo i zrobię z tymi drugimi, że tu będzie 0, a tu będzie minus 90, to automatycznie animacja będzie jak najlepiej działać. I teraz tak, jeszcze raz zamknę to całkiem. Wejdę do gry. I zobaczycie, że ta animacja będzie działać w 100%. Oczywiście bez dźwięku, bo dźwięk trzeba dodać sobie samemu. Tak jak było to dźwięk, jak był pokazany w paczce przed chwilą na samym początku w grze, znaczy poradniku, jak był, włączyliście go. I jeszcze raz, oznaczę sobie wszystko, żeby nie było. Jest nasz feldek bez ikonek i jest nasz feldek z ikonkami. No to jest właśnie ta różnica, dlatego też błąd jest, bo brak ikonek jest w sklepie. Znów pewnie ktoś się znajdzie, że gadam jak najebany i nie do rzeczy, ale no to wszystko informuję, byście jak najlepiej i najszybciej potrafili dodać sobie taką fajną animację, bo ona naprawdę, szczególnie jak ktoś chce nagrywać, to ona idealnie pasuje. No jest nasz feldek, oczywiście znowu jest jakiś błąd. Jest error, brak ikonki, DDS ikon. To jest naprawdę, to poza tym nie ma żadnych błędów. No i dobra, kupimy sobie. I teraz jeszcze kabina. Gdzieś tu była chyba kabina, 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 kabina. Jest kabina. Jest kabina taka jak ma mój wujek. Ok. I teraz tak. I mamy naszą fertkę. Widzimy wchodzenie. No i wiadomo, no i mówię, no za nisko daliśmy animację, że on się patrzy w zegar, tak jakby on o to kierownicę wręcz by głową uderzał. I tak jak jeszcze wspominałem, że jak wyjdziemy z traktora, czyli przykładowo animacja teraz działa, wchodzimy dalej, widzicie, to ta animacja nie to, że ona się wyłączy, ona dalej sobie tam jakoś powoli będzie działać. Aż ona dojdzie do końca, później wróci na swoje miejsce. Dobra, odjadę sobie feldkiem i teraz pokażę wam tu animację. Start. Widzicie, drzwi się otwierają najpierw. Dopiero my wchodzimy, drzwi zamykamy. I wiadomo, no musicie sobie samemu już ustawić prawidłowe wysokości farmera, jak on tu wchodzi. Tak jak było pokazane w paczce tych 60. Ja jeszcze mogę, wiecie co, mogę wam jeszcze przerwić tę grę. Jeszcze raz dodam... Nie wiem, dlaczego tak to wywala. No tak, coś się zacięło. Zacięło się coś, bo ten komputer też nie był czyszczony od 2 lat i tak. O. Jeszcze raz. I teraz sobie dodam wszystkie te modyfikacje i pokażę wam tą paczkę tych 40. O, tamtej pory nic nie ruszałem, tak jak ostatni filmik widzieliście, gdzie był pokazany próg, ile trzeba czego zdobyć, żeby dodać to, żebym pokazał wam, jak dodać tę animację. To ja wam po prostu pokażę wam. Tylko też ciekawy czy jestem, czy tu mogę ustawić sobie dźwięk, włączyć czy nie. Czułość kamery, głośność pojazdów. Dobra, jest. Słyszycie mnie? Może... No dobra. Chcę po prostu wam pokazać, jak to będzie z dźwiękami wyglądać. Jest 4 cylindry. Teraz nie wiem, ustawienia kół, maska, to nie wiem, dajmy 40. A tu jest... A, bo tu jest... Nie jest ustawione prawidłowo, dlatego tak to jest. To tam bez... nie ma co. Nie wiem. Dajmy, widzicie jak to... W ogóle to... Wiecie dlaczego to nie ścina? Ten wybór? A dlaczego feldek ścina? Bo tam są dodane udimy, które one mulą po prostu cały system graficzny. A tu jest fototekstura i ona, zobaczcie jak sobie ona lekko chodzi i pracuje. Ten traktor nic stosownie nie zacina, tak jak w tamtych modyfikacjach. A on ma dużo więcej tego już dodane. Bardziej rozbudowane. Silnik bez konsol, bez tłumika i okej, dobra, niech będzie jak jest. Widzicie? Z tego miejsca też chcę podziękować Wiktorowi i Christianowi za nagranie tych dźwięków, bo to oni wsiadali do fertka i udawali. Te kroki nagrywali i siadali do pół na fotel. Także też chcę podziękować. I jeszcze raz wam pokażę. Wiadomo, no to wszystko jest do dopracowania, tak jak i ta animacja też ma pewne jakieś tam braki, ale nie chciałbym się kiedyś to bawić, a później to kompletnie olałem już. I teraz tak jak mówiłem, ta animacja jeszcze później się cofa, tak jak
żebyście wychodzili z tego traktora. No tak jest to zrobione, już lepiej nie mogę tego dopracować, więc no albo na takim czymś będziecie grać, to zaakceptujecie, albo no sorry. Obiecałem, także nagrałem. Mam nadzieję, że to się nagrywało, że nic tu nie było żadnego problemu. Z mojej strony to wszystko. Chciałbym wam podziękować za te 13,5 tysiąca widzów. Jest mi naprawdę miło, że mimo tego, że miałem wypadek, dwie operacje i na YouTube nic dodawałem, dalej ktoś tam mnie ogląda, ktoś mi zostawia te subskrypcje, śledzi ten kanał i jest. Oczywiście też... O, nie ma dźwięków teraz, będzie mnie lepiej słychać. Oczywiście też pragnę poinformować, że na pewno z kanałem kiedyś wrócimy. Też pomoże mi w tym moja dziewczyna. Będziemy dodawać jakieś tam filmiki, na przykład jak w moim samochodzie co wyremontować. A mianowicie stałem się posiadaczem Peugeota 508 z 17 roku, to jest polift. W bogatej wersji, wyposażenie. I też pewnie widzieliście jedno zdjęcie już z nim. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to tam pamiętaj o hashtag Zuzia w komentarzu, będzie mi naprawdę miło. No i co? Będziecie mieli link w opisie, link do tych plików, które używaliśmy w tym poradniku. Poradnik naprawdę trochę taki dziwny, bo widzicie, musiałem linki jeszcze kilka dodawać nowych, tu przerobić, ale na pewno będzie wam to działać i na pewno będziecie śmiało na tym grać. I też widzę wasze komentarze, nie mam czasu na odpowiadywanie, ale obiecuję, że wszędzie linki, które są do modyfikacji moich, zostaną zmienione, wywalę te reflinki, a po prostu w opisie będą wstawione zwykłe linki do Sharmoc i wszystkie modyfikacje będziecie mieli dalej do pobrania. Postaram się to jak najszybciej zrobić, nie obiecuję kiedy, ale pamiętam o tym i jak wyrobię się z robotą, to pewnie w majowych na spokojnie ogarnę ten temat. Także dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o kciuku w górę, hashtag Zuzia, komentarz, udostępnijcie dalej i dajcie znać, jeśli ktoś będzie dodawał to do Farminga 22 lub 17, czy wam to zadziała, ale na pewno to powinno działać. Także no co, za jakiś czas będziemy się widzieć nawet i na live'ach. Mam nadzieję, że od w zimę już ruszymy z live'ami, albo i wcześniej. Także no, zdrówka życzę i dzięki, cześć!